Meksyk to zespół zbliżony poziomem do reprezentacji Polski. Ma tylko jedną, ale za to poważną przewagę. Znakomitą serię wychodzenia z grupy na Mistrzostwach Świata, a co za tym idzie, turniejowe doświadczenie. El Tri wychodzili z grupy na każdym mundialu od 1994 roku, czyli 7 razy z rzędu. Jakie mamy wspomnienia ze starć z El Tri? Niezbyt przyjemne. Ostatni mecz towarzyski w Gdańsku za kadencji Adama Nawałki zakończył się porażką 0-1. Teraz bliżej bramki Aquino. Aquino wbiega pole karne, błąd obrońców, strzał lewą nogą. Gol niestety dla drużyny Meksyku w 13 minucie spotkania. A zatem błędy, błędy obrońców. Raul Jimenez z bramką. Polska-Meksyk niestety 0-1. Od ostatniego meczu o punkty z Meksykiem minęły już 44 lata. Polska wygrała w Rosario 3-1 i awansowała do drugiej rundy Mistrzostw Świata w Argentynie. Lubański 35 metrów do bramki na wprost. Jeszcze wypuszcza Bońka. Bońek może strzelać. Strzela z 30 metrów. Gol! Znakomity gol Bońka. 3-1. 30 metrów od bramki i pokonał bramkarza Soto znakomitym, ostrym, błyskawicznym strzałem tuż obok słupka. Polska wygrała z Meksykiem 3-1. Jesteśmy więc wśród najlepszych 8 drużyn świata. W Katarze liczymy na powtórkę.